W uroczystość patronalną Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Łapach 10 kapłanów, w tym proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Jurczak, świętowało jubileusz 25-lecia kapłaństwa. W intencji księży mszę świętą odprawił nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Penaccio. Cieszę się bardzo, że zostałem zaproszony do Łap, gdzie w waszym kościele parafialnym możemy dziś we wspólnocie wiary i modlitwy oddawać cześć Maryi Wspomożycielce Wiernych. To ona, Matka Kościoła, zgromadziła nas, abyśmy wyśpiewali razem z nią hymn wdzięczności Bogu i abyśmy wspólnie wypraszali potrzebne nam łaski. Pozdrawiam serdecznie biskupa Janusza, pasterza diocezji łomżyńskiej. Pozdrawiam księdza Krzysztofa, proboszcza tej parafii, który dziś przeżywa srebrny jubileusz kapłaństwa. Pozdrawiam wszystkich dostojnych kapłanów, drodzy siostry i bracia, młodszych i starszych, którzy przyszliście z wiarą do Maryi, naszej Matki. Sercem i modlitwą obejmuję was i waszych bliskich, a szczególnie chorych i cierpiących. W obecności księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, ordynariusza diecezji łomżyńskiej, kapłani odnowili przyrzeczenia złożone podczas święceń prezbiteratu 24 maja 1997 roku. Czy chcesz odnowić przyrzeczenia złożone w dniu święceń wobec biskupa i świętego ludu Bożego? Czy chcesz pobożnie i z wiarą odprawiać misteria Chrystusa na chwałę Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego zgodnie z tradycją Kościoła? Czy chcesz pilnie i mądrze spełniać posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Czy chcesz naśladować przykład Chrystusa, dobrego pasterza, i nie szukając własnej korzyści, troszczyć się o zbawienie ludzi? Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, i razem z Nim samego siebie poświęcać Bogu za zbawienie ludzi? Niech Bóg was zachowa w swojej miłości i hojnie udziela wam swojego błogosławieństwa. 24 maja 1997 roku prezbiterat wyświęcił ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Był to pierwszy rocznik księży, który otrzymał święcenia z rąk biskupa Stefanka, który właśnie zaczynał posługę duszpasterza diecezji łomżyńskiej. Ordynariuszem ksiądz biskup Stanisław Stefanek został w 1996 roku. To on był promotorem działań służących wsparciu rodzinie i odegrał dużą rolę, szczególnie w moim życiu kapłańskim, a także może w życiu tej parafii, tego miasta. Już teraz, księże arcybiskupie, bardzo dziękuję za przewodniczenie tej mszy świętej, za wygłoszone piękne do nas Słowo Boże, a przede wszystkim za wielką życzliwość wobec mnie i całej naszej wspólnoty parafialnej. O nas słyszałeś zaraz po objęciu posługi nuncjusza apostolskiego w Polsce i plan odwiedzin naszej parafii dzisiaj się zrealizował. Miał być tylko odpust parafialny, ale doszło do tego trochę wydarzeń, za to Bóg zapłać. Wyrażam wdzięczność naszym biskupom z Łomży, biskupowi Januszowi Stepnowskiemu, na ręce którego dzisiaj odnowiliśmy przyrzeczenia kapłańskie, za obecność, modlitwę, a także to codzienne wspieranie w posłudze duszpasterskiej. Dziękuję księdzu biskupowi Tadeuszowi Nowakowskiemu, który 25 lat temu głosił mnie kazanie prymicyjne, a dzisiaj też jest razem z nami, modli się. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim kolegom z roku i przepraszam, że ta uroczystość stała się bardziej może taka moja, ale bardzo się cieszę, że jesteście razem, jak co roku, kto tylko może, spotykamy się tutaj w parafii, aby podczas odpustu świętować bez rozgłosu kolejne jubileusze, tak jeśli dzisiaj się spotkaliśmy wspólnie, aby w tej wspólnocie przeżywać ten nasz srebrny jubileusz.
Bardzo dziękuję moim rodzicom, siostrze, rodzinie, którzy są obecni tutaj, tym, którzy łączą się duchowo. Pozdrawiam mamę. Dziękuję rodzicom za wychowanie nas, mnie i moich 8 sióstr. Za wszystko, co nas zrobiliście, a szczególnie dla mnie, że mogę tutaj dzisiaj stać. Bóg zachwyć. Dziękuję moim parafianom za życzliwość, obecność, przede wszystkim modlitwę. Każdego dnia doświadczam wiele życzliwości z waszej strony. Także tego dnia tych życzliwości nie zabrakło. Czcigodny księże proboszczu, 25 lat temu powiedziałeś Bogu tak, na jego słowa pójdź za mną, poszedłeś, bez wahania służyć najwyższemu i ludziom. Widzimy i doceniamy wszystkie te lata pełne doświadczeń, zmagań, trudu, ale przede wszystkim pełne radosnych chwil. Cieszymy się widząc, jak z ogromnym zaangażowaniem uświetniasz nasz Kościół, wizualnie i duchowo, jak dbasz o naszą parafię, naszą szkołę, o ich rozwój i dobre imię. W tym dniu także nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Salvatore Penaccio poświęcił przed świątynią w Łapach figurę Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych oraz parafialne Centrum Wsparcia Rodziny imienia biskupa Stanisława Stefanka. To już jest drugie otwarcie. 2 tygodnie temu było podobny dom otwierany w Kolsku też imieniem mojego brata. To są jak gdyby jego wielkie dzieła i dla nas wielki zaszczyt, że mieliśmy kogoś takiego w rodzinie i za jego posługę. Za jego powołanie. Zresztą jego misja życiowa, to już podjęta w wieku 13 lat, to było niezmiennie to samo, czy służyć Bogu i Kościołowi i ludziom. Co prawda było między nami 10 lat różnicy i w związku z tym w tym początkowym okresie to właściwie nie widzieliśmy się, bo brat wywędrował bardzo szybko, ale potem już od okresu poznańskiego to mieliśmy bardzo bliską więź i to była prawdziwie braterska więź. Parafialne Centrum Wsparcia Rodziny imienia biskupa Stanisława Stefanka mieści się przy ulicy Chełmońskiego 2. W tym budynku obecnie mieści się Centrum Integracji Społecznej, pomagając osobom wykluczonym społecznie, a tu na dniach już z obecnym marszałkiem, jak również z panią dyrektor Karoliną Perkowską, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, podpiszemy umowę na pomoc w integracji przybyłym do Polski Ukrainkom. Bardzo za to wsparcie już dzisiaj dziękuję. W tym budynku jest również poradnia życia rodzinnego i psychologa, gabinet rehabilitacji oraz stworzony jest szkolny gabinet dentystyczny. Mamy tyle dzieci w szkole, trzeba się zaopiekować. Są też tam pokoje gościnne. Podczas tak ważnego dla wspólnoty parafialnej w Łapach dnia odbyła się także promocja książki Świadek Ewangelicznej Dobroci. Pozycja poświęcona jest księdzu Stanisławowi Stefankowi i zawiera m.in. świadectwa osób, które współpracowały bądź spotkały na swojej drodze księdza biskupa. To zbiór wspomnień różnych osób z różnych środowisk i właśnie została napisana potrzebą serca i z potrzeby serca i właśnie z podziękowaniem księdzu biskupowi za jego wielkie serce. Myślę, że czytelnicy, gdy otrzymają do ręki tę pozycję, zaczną czytać, zobaczą, że rzeczywiście jest to książka, która opowiada o spotkaniach księdza biskupa z konkretnymi osobami, rodzinami. I właśnie jest to, tak można powiedzieć, to co zostało napisane na końcu, jako w redakcji napisali, że jest to podziękowanie też w pewnym sensie. Dziękujemy księdzu biskupowi za jego wielkie serce, ale jest to pozycja pisana z potrzeby serca wielu, wielu osób, ma ponad 100 autorów, więc to też o czym świadczy. Ona powstała, tak jak powiedziałam, naprawdę z potrzeby serca. Ludzie pytali mnie, bo wiedzieli, że ja pracowałam u księdza biskupa Stanisława, czy coś się dzieje, czy coś, jeśli chodzi o jego nauczanie, czy coś się w tym kierunku robi, bo oni znali, chcieliby jakoś upamiętnić. I tych pytań, można powiedzieć, później telefonu, ponieważ ja już w Łomży nie jestem, było wiele. I powstał taki pomysł, to wobec tego wspólnie zróbmy coś. I naprawdę wieś się niesie przez takie słowo podane, ktoś tam powiedział innemu znajomemu, a ja znałem księdza biskupa, ja chciałam też by coś napisać. Więc w
ten sposób, no dzwoniłam oczywiście do osób, które wiedziałam, że w jakiś sposób tam były związane z księdzem biskupem, ale też wiele osób, gdy się dowiedziało, że taka inicjatywa jest, też dzwoniło do mnie, że też chcieliby coś napisać księdzu biskupie. I rzeczywiście jest to zbiór świadectw właśnie wielu osób, od rolników, rzemieślników, fryzjera, po ludzi no, nauki, po artystów, no, jest też, są to świadectwa naszych księży biskupów, również kardynał Müller piękne świadectwo napisał, znali się bardzo dobrze, przyjaźnili się, ilekroć ksiądz kardynał przebywał na terenie diecezji, to zawsze odwiedzał księdza biskupa, były serdeczne rozmowy i to też jest zawarte w tym świadectwie tam. Także myślę, że może to jest jakiś początek dopiero tego, co się może na tle wydawnictwa zadziać. Jeśli tylko będzie taka potrzeba i ludzie to chcą, bo wiele osób chciałoby jeszcze napisać, ale mamy jakieś tak ramy czasowe były ograniczone i ta książka powstała bardzo, bardzo szybko, bo można powiedzieć w przeciągu 2 miesięcy, więc to takie szaleństwo, można powiedzieć, ale ktoś powiedział, że takie rzeczy robi się albo z miłości, albo się nie robi w ogóle. Swoimi wspomnieniami, które znajdują się w wydawnictwie, podzielił się także wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś. Tak, dla mnie osobiście to wielkie święto i wielki czas uhonorowania pamięci znakomitego kapłana, biskupa, księdza biskupa Stanisława Stefanka, który miał ogromny wpływ na kościół łomżyński, ale też na kościół polski, który był wzorem do naśladowania dla wszystkich kapłanów, ale też dla ludzi, dla wiernych, bo miał taki swoisty dar od Pana Boga, który przekonywał ludzi do życia z Panem Bogiem w ładzie i w porządku, ale też był inicjatorem wielu gospodarczych inwestycji, projektów i za to chcieliśmy dzisiaj mu taką pamięć pozostawić i cześć, dlatego że wspólnie z paroma ludźmi złożyliśmy się we wspomnieniach o księdzu biskupie i między innymi tam też moja refleksja i wspomnienie na temat księdza biskupa, gdzie nasze drogi krzyżowały się, jakie nauki pobieraliśmy od księdza biskupa. No i jest wielu, wielu ludzi, którzy dzisiaj chcieli razem w kościele na tej mszy dziękować Panu Bogu za ten wielki dar w postaci osoby świętej pamięci biskupa Stanisława Stefanka. Uroczystości zgromadziły wielu gości, parlamentarzystów, samorządowców, służby mundurowe, artystów, osoby duchowne oraz bliskich jubilatów. Zgromadziło się bardzo wielu ludzi, mieszkańców Łap, nie tylko tej parafii, ale całych Łap i okolic, z Białegostoku i z Łomży. Przyjechało tutaj i przyszło wielu ludzi, bo jest to po pierwsze jubileusz 25-lecia kapłaństwa księdza proboszcza, dziekana Krzysztofa Jurczaka. Znam księdza proboszcza od bardzo wielu lat, jeszcze od czasów łomżyńskich, od czasów, kiedy był dyrektorem Radia Nadzieja w Łomży. Tutaj dokonuje wielkich dzieł, nie tylko duszpasterskich, ale także edukacyjnych, wychowawczych. Zaprosił też kolegów, którzy również obchodzą 25-lecie kapłaństwa, więc to była większa i z tego względu uroczystość, bo nie tylko poświęcona jednemu kapłanowi, ale całej grupie kapłanów. No i poświęcenie figury Matki Boskiej tutaj przed wejściem do kościoła. Mamy miesiąc maryjny, miesiąc maj jest pięknym miesiącem w naszym klimacie, ale także w naszym kalendarzu religijnym poświęconym Matce Boskiej. Wszystko kwitnie dookoła, wszystko jest piękne, śpiewamy pieśni maryjne. No i został poświęcony właśnie ten dom wsparcia rodziny, nowe dzieło księdza proboszcza Krzysztofa Jurczaka, który będzie służył opiece, wsparciu, pomocy potrzebującym rodzinom. To bardzo ważne dzieło i właśnie Kościół takie dzieła powinien prowadzić, bo z jednej strony ma misję duszpasterską związaną z prowadzeniem wiernych ku zbawieniu, a z drugiej strony też reaguje, tak było zawsze w dziejach, na potrzeby społeczne i właśnie to jest właśnie taka decyzja, taka aktywność księdza proboszcza, która służy ludziom, służy parafianom, ale także innym, którzy potrzebują tej pomocy. Trzeba zorganizować pod kątem praktycznym pewne przedsięwzięcia, to wymaga wysiłków, wymaga energii, wymaga pomysłowości i wymaga współpracy, wsparcia ze strony wielu ludzi, którą ksiądz proboszcz, ksiądz dziekan
Krzysztof Jurczak świetnie potrafi organizować. Wielkie zasługi ma świętej pamięci ksiądz biskup Stefanek. Lubiłem słuchać jego kazań. On mówił, zapamiętałem to, że kazanie czy też inne przemówienie, które trwa dłużej niż 7 minut, jest słabo przygotowane. Chociaż jemu samemu zdarzało się mówić czasem dłużej, ale mówił też krótko, w sposób skondensowany i ja się też trochę uczyłem wystąpień publicznych, tych krótszych, bo mam jako polonista tendencję do przedłużania wystąpień, bo chciałoby się powiedzieć i to jeszcze, i tamto, i jeszcze coś innego, ale słuchacz ma swój czas ograniczony i chciałby w krótkiej formie uzyskać przekaz tego, co się chce powiedzieć. Brat księdza biskupa Stefanka, tutaj z nami dzisiaj był obecny, dokonał wraz z biskupami, z arcybiskupem Penaccio odsłonięcia właśnie tej tablicy poświęconej księdzu biskupowi Stefankowi. No i właśnie to dzieło społeczne, dzieło wsparcia rodzinie. Ważny to moment rzeczywiście i wspomnienie księdza biskupa tak bardzo głęboko zakorzenionego w pamięci diecezjan, ale także szerzej, bo przecież pracował w różnych miejscach w Polsce, a jego nauka była znana i dlatego szeroko, że był zaangażowany także przecież w działalność na rzecz rodziny w całej Polsce. Także to jest też ważna tradycja, można powiedzieć, i ważna pamięć o księdzu biskupie. Powinniśmy te dobre dzieła, miał ich wiele, przywoływać w swojej pamięci i starać się kontynuować, bo przecież to po to jest, żeby potem żyło, kiedy już człowiek odchodzi do wieczności, żeby żyło dalej w kolejnych pokoleniach w przyszłości. Wierni wzięli udział także w koncercie organowo-wokalnym, który odbył się w świątyni, oraz szkolnym rodzinnym pikniku odpustowym na boisku przy Katolickiej Szkole Podstawowej imienia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach.